Kluczek jak zwykle na mocne 30%. No pewnie tak, no. No nie będę was ukrywał. No jak ja nie robiłem jakiegoś dungeona dawno, no to zazwyczaj wchodzi lamionko z mojej strony, więc współczuję tym biedakom, którzy chodzą ze mną na ten klucz. Te pługi to po prostu w pułapkę wpadają. First big, then go right, ok. No właśnie, to się to chciałem spytać, czy last on pull, dobra. Robimy pierwszy big i lastujemy i lecimy. Znaczy, jeśli ja miałbym się założyć, to ja myślę... Trzecie, czy mam legendarkę dobrą? Tak. Ja myślę osobiście, że to, co zlamię, to jest puszczanie heroizmów. Myślę, że na początku będę pamiętał o heroizmie, w sensie Bloodlustie, w sensie Time Warpie. No ale już potem to będziecie musieli mi przypominać, bo jak wy mi nie przypomnicie, to jest... To jest pograny kluczyk generalnie. No dawaj, big, 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 big. Tak. To się tak polowa? Już lastować? Dobra, chyba już, no. Ja w ogóle źle zagrałem już teraz. Troszkę, ale tak do odrobienia to jest. Błąd, który popełniłem. Aha, właśnie, to są te... Ja teraz muszę, jako spellcaster, muszę uważać na te cholera, no. Te quakingi, nie? Że to, no. O, to był świetnie trafiony. O, ja to dekursować mogę, właśnie. Miałem dekursiv zainstalować. A, zapomniałem o tym. To jest jedna z tych rzeczy, o których miałem pamiętać, ale nie pamiętałem. No trudno. Tak też się czasami zdarza. No, ale muszę uważać, grając casterem na te... O, tutaj na przykład Alter Time'a mogłem puścić, ale nie puścię, bo... O! Jezus Maria, uratowałem się w ostatniej chwili. A to był z kolei świetny Alter Time, który spowodował, że miałem mniej żyć niż... niż na początku. Ja polecam. Okej. Ja oczywiście w czasie, od razu powiem, ostrzegę, że w czasie czytania Mythic Plusa będę mniej pushował czat. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że w czasie czytania Mythic Plusa będę mniej pushował czat. Troszkę, ale postaram się zerkać jak mogę, tylko że mam takie z drugiej... O, no właśnie, kurwa! No i właśnie mam takie doświadczenie, nie? Z tym. To się nie miało raczej spulować, ale trudno, myślę, że przeżyjemy, że się spulowało. Jak ten Warlock kara, ja pierdzielę, co ten Warlock robi, ja pierdzielę. What? Aha, to co cały czas próbowałem powiedzieć, to jest to, że teraz jako spellcaster muszę się przyzwyczaić do tego, że te quakingi interruptują spellcast. To jest trochę obcy mi świat. Jak ten Warlock wali, Jezus Maria. Jezus Maria, ten chłop robi... My DPS w ogóle nie robimy, to ten chłop robi cały DPS. Ej, ale tak szczerze, słuchajcie. Tak szczerze. Jakby zadajmy sobie, zaadresujmy słonia w pokoju, bo ja już mam takie wrażenie, nie od dziś i nie po tym tylko, co tutaj zobaczyłem. Słuchajcie, czy warlocy, przepraszam urażonych tym, co powiem, ale czy warlocy Destro z forsetem, albo inaczej, forset warlockowy, czy on nie jest przypadkiem trochę, jakby delikatnie się wyrazić, OP jak ja pierdzielę? Bo ja na przykład mam od jakiegoś czasu takie wrażenie. Jak, bo to nie jest pierwsza sytuacja, jak ja widzę, że warlocki takie jaja robią. No autentycznie, więc spójrzcie na to. Że ten chłop tam robi wszystko. Że klucze powinny się robić strzała warlockami po prostu. Dobra, bo te... chciałbym jakoś... Ale to chyba nie trzeba. Jezu, my te bolsteringi w ogóle... My to mamy w dupie. Nie zarejestrowałem nawet, ile te bolsteringi w końcu trwają. Czekajcie, teraz sobie spojrzę. Jak ten umrze... O, jest bolstering. Ile? 20 sekund. Ty, no przecież bajka to jest. Ale to jest w ogóle zmiana od razu. Nie jest, bo na singlu chuja robimy. Na singlu chuja robimy. Ciekawe. No dobra, ale to moim zdaniem to... No to, wiesz, to... Ale to czy nie jest przegięcie w tym momencie w tę stronę tak czy siak? W sensie... To nie powinno się zrobić tak, że żeby zbuffować Warlocka na single target, a znerfić trochę na AOE. W takim bądź razie? To by chyba trochę zdrowsza była sytuacja nawet dla samych Warlocków, ale nie wiem, może mi się wydaje tylko. Dobra, MS to jest ten, co się go zabija zawsze, nie? Jeżeli nie, to właśnie nam zrobię coś bardzo złego zaraz. Ale nie, to jest Urch, nie? MS. Tak, to był Urch. Patrzcie, patrzcie, już zaczynam
Już zaczynam kumać, co gram, nie? Już zaczynam rozumieć, co się dzieje powoli. Dobra, alter time'a odpalmy. Aj, kurde, no. Alter time, jak się dostaje heal'a, to ciężko czasami jest dobrze zagrać. Dobra, tego Dickersa ci puszczę, o. Aj, dostałem? Ja? Czemu ja? Czemu Power Infusion na mnie? Co? Czy ten Priest ma dostęp do DPS meteru? Dobra, ja tutaj chyba Ice Blocka będę musiał pójść. Dobra, puszczę Ice Blocka. Czemu ja dostałem Power Infusion? Co jest? Przecież ja tutaj jestem... gościem. Znaczy właśnie w nie w sensie, że jestem jakby gościem, wiecie, bossem. Tylko właśnie... Ja pierdolę, co to jest? Co to jest? Imagine playing Warlock. Czemu ja Warlockiem nie gram? Po co w tej grze się gra czymkolwiek innym, tak szczerze? Nie z specjalokiem, tylko DPS-ów do całych DPS-ów. A czy no ja na pewno nie robię jakiegoś dużego DPS-u, nie? Tak żebyśmy mieli jasność, ci goście są... Chociaż nie wiem, już nie mam aż takiego złego giru. Nie no, 267 to nie jest już zły gir, ale... No niestety mi bardzo brakuje tego forsetu, niestety mag to, tak jak Warlock zresztą, to jest jedna z tych klas, która bardzo, bardzo, bardzo cierpi jak nie ma setu, bardzo, bardzo, bardzo. No ale tak bywa czasem w życiu. Tak czasami bywa, że się wprowadzi do gry jakiś taki bardzo dobry system, który nie ma żadnych wad. No i po prostu tak się dzieje, no. I trzeba po prostu się z tym pogodzić, że tak jest, no i to wiadomo. Kurde, trochę runkę źle zagrałem, bo ona sobie tam stała, a ja w niej nie stałem na przykład. Dobra, czy... O, wow, wow. Chyba przebiłem agro w ostatnim momencie. Okej, okay, bo ja chciałem w ogóle sfrizować właśnie, bo tak widziałem, że tak... Te bolstery się takie niebezpieczne zrobiły, ale jakoś tak... Dostałem jakoś tak na twarz takiego plaskacza. No trudno, tak się zdarza. Siema, żeby w filmie Platinum było was DC? Nie wiem. Nie wiem, ale siemanko, kiedy ten wieśmak będzie grany? No czekaj, co, 19 szacuję. Tak sobie w głowie wymyśliłem, że tak w okolice 19. Ale ja wiem, że wy mi nie wierzycie. Ja wiem, że wy myślicie, że ściemniam teraz, nie? Ja będę mówił, będzie 19, ja powiem, no dobra, to już tam plusika zagram tam tego, co, nie? I tak, i będę tak świrował, nie? A potem, o Jezu Maria, coś, ojejku. A tu jakiś RPG mi wypadł, ojej, oj. Jeżeli tak będzie, no to się nie zdziwicie, tak? Ale jeżeli by tak nie było, to oh boy. Get ready for some serious shit. Co ja taki mały DPS robię? Myślałem, że będę Big Boy DPS już robił, a ja tak odstaję w tyle trochę. My mamy jakieś wentyra w ogóle? O, mamy. Thank God. Bo group leader generalnie nie pomyślał o tym, żeby jakiegoś wentyra zaimportować z zachodu Shadowlandsów do grupy. Dobra, niby... O dobra, to zinteraptuje. O! Dobra, alter time. O! O, cóż. Dobra, Dickers od razu. Tarcza. Ja pierdzielę, co ten Warlock robi? Co? Ja! Woo! Nie, nie, nie! Wiecie co, chciałem walnąć Cold Snap'a i... A nie, ja i tak miałem cooldown. Znaczy nie, właśnie Cold Snap by mi zredukował ten cooldown. W sensie, do czego zmierzam? Mogłem to przeżyć. Mogłem to przeżyć, gdybym to lepiej zagrał. Niestety nie zagrałem, postanowiłem nie zagrać tego lepiej, w związku z czym poniosłem porażkę i umarłem. I mam nadzieję, że wyciągniecie z tego lekcję na przyszłość. Nie, nie, ja w ogóle... Ja muszę się nauczyć tego Cold Snap'a. Ja... Jakby to nie jest pierwszy raz, jak tak się stało, niestety, muszę powiedzieć. Może nie zagrałem optymalnie. Że się nie spociłem. O, może w ten sposób powiem. Ej, weźcie tego trasza, bo to nas rozniesie. Siemaneczko, cześć, cześć, cześć. Raz jeszcze przepraszam, że tak patrzę kątem oka. Znaczy, tak staram się patrzeć, ale wiecie, jak to ze mną jest, nie? Ja sobie walnę to. O, i teraz to.
O, no i dobra. I teraz jest moja kolej na robienie DPS-u. Dobra, teraz ja robię DPS. Czajcie to? Czajcie bombę, patrzcie, co się teraz dzieje, nie? Wjeżdża Frostmak i on normalnie robi damage. Normalnie jakby jest jakkolwiek użyteczny. Znaczy, no dobra, bez przesady. Ja nawet jak nie robię damage'u, to ja slowuję te moby. To na pewno ma... Na pewno oni sobie myślą, kurczę... Fajnie, że ten Frostmak jest w grupie. Bardzo go doceniamy. Ma on swoją wartość. Jest! Zrobiłem damage większy od tanka. Jest! Ty, ale ten paladyn też ładnie napierdziela. Damage'ik. Dobra, no walimy ten klucz normalny. Jakie palenie? Żadne palenie. Żadne palenie jest. To jest normalnie grane po prostu na kozaku. O, muza z Neverwintera znowu. Ostatnio dużo wyjeżdża muzy z Neverwintera, dowodzę. Dobra, odpalamy Necrolordsowego. O, i walimy Frostbolt, nie? Zdążę? No cholera, nie zdążyłem. Oj! A, to oznacza, że ja DPS-u teraz nie robię. To jest bardzo ciekawa nauka na przyszłość, okej. Okay. Długi jest ten interrupt, kurde, 5 sekund? Damn! Jakby ktoś mi z buta mordę przywalił. Muszę uważać na to bardziej. No ale tamto było takie last second. Znaczy nawet 0,1 second. Ej, dobra, no, znaczy nie wiem, ja chyba jakiś DPS robię, bo po prostu nie robię takiego DPS-u jak Warlock. Co robimy? Bossa, czy co? Mamy hero, jakby nie patrzeć, nie? Co jest zgrane? Co się dzieje? Aha, dobra, on się... okej. Okay. Kurde, no ale mi cała Necrolord... Kurde, cały Deathborn mi poszedł. Dobra, rozumiem, że bierzemy dwa te... Tak? I pull, tak? No i cyk. Ja pierdzielę, serio? Oh my fucking god, co ja zrobiłem? Lol, Demon Hunter umarł. KW Omega Lul Pogchamp. Rick, czujemy SC. Wow. Ale cieszy mnie to bardzo. Niesamowite to jest. Ale już wstał. Puściłem hero? Puściłem hero. Miałem poważne wątpliwości. Uff. Oj. O. Ja chyba tak nie... No zresztą, nieważne. Ja wiecie, czego ja się muszę oduczyć? Ja muszę się oduczyć... ciągłej autokrytyki siebie. No no chuj! Zapomnijcie wszystko, co usłyszeliście przez ostatnie 5 sekund. Zaraz, jak to się stało? Przecież ja patrzyłem, no to przecież to było w ogóle... Ja patrzałem na to, co tam się stało. Jak to się tak szybko przesunęło? Jakoś... Serio, zaskoczyło mnie to w ogóle. Patrzałem na to specjalnie. No nieważne. Udawajmy, że tego nie było. Plus jest taki, że gdybym zjadł jedzenie przed Mythic Plusem, to teraz i tak bym go nie miał. Dobra, to ja rozumiem, że to jest skip, nie? No. Ale szczerze, ja muszę sobie inwispotki kupić na tego maga, bo ja wyszedłem z założenia, że przyoszczędzę na moich inwiskach, ale zdarza się czasami, że te potki są potrzebne. Palony klucz? Żaden palony klucz! Żaden palony klucz! Co? Jakie palone? Nie wiem, ale dobrze, dobrze idzie ten klucz. Znaczy, umówmy się, to... Oj! Priest właśnie... zrobił coś... ciekawego? Ale jak to się stało? Jak to się wydarzyło, że on zginął? Dobrze, że mamy paladyna z resem, bo teraz byłby problem, naprawdę. Teraz, gdyby nie paladyn z resem, to byłby naprawdę problem. O, jeszcze go Quaking zinterruptował, cudownie. O Jezu, uwielbiam Quaking na takie momenty. Po dużym przekonaniu się na ludzi chwili na przecieki, chyba smoki okazały się prawdziwe. Znaczy, no bo ten ostatni to był taki bardzo, wiesz... Ten to ostatni przeciek o tym Dragonfly to nie jest, wiesz, przeciek Anona z MMO, tylko to jest, wiesz... To jest wyciek gdzieś tam ze strony Blizzarda, nie? O ile to wyciekiem można nazwać. Więc wiesz, to myślę, że to w dużej mierze dlatego, no.
Umówmy się. Dobra. Dobra, teraz oj, tutaj powinienem był Blizzarda wcześniej puścić, żeby mi bardziej zadziałał na odnowienie kulki. Ale to są właśnie takie rzeczy, nie? Ale to mogę sobie zdekursować po prostu. Czy nie mogę? Oj. Nie, aha, to się dostaje stąd, no okej, dobra. To następnym razem puszczę do kursu szybciej. Nie wiem, mam nadzieję, że nie ma jakiejś takiej mechaniki, że jak to zdekursuje, to dostaje na jakąś bombę na twarz potężną. Ale w teorii mogłoby się to wstać. Dobrze. Dobra, idzie Quaking. Pyk. Cudownie. Dobra, od razu ten. Leap. Na mnie. Okej. Okay. Tam nie było mobów, nie? Nie, nie było. Dobra, let's go! Cześć, bo mi boss zniknął. O, mój Alter Time właśnie zagrał. No nie! Oh my god, to bolało, to bolało, to bolało. To jest gościu, który jest ogrywany przez Quaking. Autentycznie. Cześć, tu są te Stoneborny, to chyba dobrze stoję teraz. O, dobrze to zagrałem? Czy zrobiłem coś? Nie, dobrze zagrałem. Czajcie to? Zrobiłem mechanikę, ja. Ja zasługuję na to, by ten klucz został przepchnięty. Ale na singlu ten Warlock też sobie ładnie radzi. Nie, no kurde. O, no ja ci robiłem. Dobra, Arcane Explosive spamuję. Nie, no what ty, no na singlu też ten Warlock robi przecież cudo. Znaczy cudo, no nie wiem. Dla mnie cudo, jakby w porównaniu do mnie i Demon Huntera, tak nawiasem, żeby nie było, że to ja jestem tylko ten. Nie no, 16 kafli na singlu to nie jest źle chyba bez hero. Takie ta walka to jest te. A no tak, no w sumie. W sumie faktycznie. Faktycznie nie pomyślałem o tym w ten sposób do końca. To też by tłumaczyło, czemu ja tam DPS jakiś zrobiłem. Gdzie jest ten Urch MS? Dobra. Ała! Ale zabolało. Ała, ała! Ała, Jezus, Jesus! Pom, 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 pom. W ogóle czemu ja Icy Veinsów nie odpaliłem? Czemu ja zrobię... No, nie było to optimum zagrane z mojej strony. Nie będę was oszukiwał. To mogło być zagrane... Ja mogłem mieć, myślę, dwa razy więcej DPS-u tutaj. Wiem. Gdybym nie był ziemniakiem. I nie miał... zamiast głowy... Nie wiem... Ziemniaka? Nie wiem. Oj! Ktoś umarł. Demon Hunter umarł. Wiecie, ja muszę wam się do czegoś przyznać, jakby ja chyba tego nie mówiłem wam, ale... Nie wiem, czy zauważyliście, że ja często biorę Demon Hunterów do grupy. Ja ich nie biorę dlatego, że ja uważam, że oni są mega fajni i wybitni. Ja biorę Demon Hunterów do grupy dlatego, że ja bardzo lubię patrzeć, jak oni się wywalają. To jest bardzo śmieszne dla mnie. Też powiem szczerze, polecam skosztować tego trybu życia. A naprawdę zobaczycie życie w innych barwach. Kostarem się mogę przyjemnie grać, skończyć dookoła, ale czołować na każdego rynku. Zależy, wiesz, to jest kwestia, wiesz, gdzieś tam chyba suma plusów i minusów, no na Mythic plusach zwłaszcza, wiesz. Ja MLS-em lubię na przykład to, że wiesz, że mnie na przykład nie boli ruszanie się, gdzie kasterem, no to jednak już, wiesz, mi przerywa kasta, nie? Albo na przykład, wiesz, to, że, wiesz, tym magiem, wiesz, raz na 24 sekundy interrupt, nie? I widzę, jak te interrupty wszystkie przechodzą, nie? A wiesz, Melaskiem, kurde, no chyba, że szamanem się gra, wiadomo. To wtedy nie, ale... Dobra, odpala Icy Veins, trudno. Ten Urch... To chyba... Nie, to było głupie. To naprawdę było głupie. Nie powinienem był tutaj Icy Veins odpalać. To było naprawdę... To było naprawdę głupie. Znowu. Nie próbujcie tego w domu. To było bardzo głupie. Chociaż nie wiem, Icy Veins 43? Dostaliśmy teraz redukcję z Urcha? Dobra, może to nie było aż tak głupie. Jakby... Nie jestem gotów powiedzieć, że to było mądre, ale... Dobra, go, 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 no, go, bo I see face, let's go. Dobra, oni rozwalą tego. Jest, dobra, super. Oj, dobra, teraz I see face nie mogą spaść, ojej.
Gdzie boss? Co jest? Aha, bo ja uruchomiłem. Sorry. No i po Icy Veinsach. Ale Icy Veinsy wróciły. Dobra, jest git. Jest git, jest git. Jest good, jest good. Ej, w ogóle co wyście mówili, że spalono? Czy ten klucz jest pchany jak 150? Ale to jest przez DPS Warlocka. Autentycznie. Gdybym nie wziął tego Warlocka, to ja nie wiem, co by się... Znaczy, no, nie, no dobra, już sobie. Gdybym nie wziął Warlocka, to by się po prostu... Nie zrobili tego pewnie na plus 2. A teraz zakładam, że ta plus 2 wiedzie. Jezus, ja będę miał klucz 19? It's so fucking big. Ja nie miałem jeszcze klucza 19 tą postacią. A 18, które miałem, to chyba wszystkie się spaliły, więc... Powiem szczerze... Ciężka sprawa. Kurde, co jest? No i co, no? Dobra, chciałem blinka użyć, ale jednak nie użyłem, bo się wystraszyłem, nie wiem, co tam się zadziało. Ten priest w ogóle, jaki DPS zrobił. Czy to się liczy z tych gargulców? A tak, mi się liczy DPS z gargulców. Ja w ogóle zapomniałem, że DPS meter zlicza damage z gargulców. To jest oszustwo. A, dobra, jeszcze to przed Lost Bossem, dobra, cudownie. Demon Hunter to klasa z połową mózgu? Demon Hunter, no. Co by tu powiedzieć o Demon Hunterze? Nie uważam tak. Uważam, że Demon Hunter to jest... Wręcz przeciwnie, jakby... Wow. Uważam, że właśnie Demon Hunter to jest... Kurde. Jakby to powiedzieć? Jeżeli ktoś gra Demon Hunterem, to widać od razu, że ten ktoś jest bardzo... Ma niespotykane pokłady inteligencji, właśnie tak bym powiedział. Jest taki bardzo niespotykany, ma zdolności intelektualne ten, kto gra Demon Hunterem i uważam, że to jest bardzo często widać, bo Demon Hunterzy, podobnie zresztą jak Hunterzy, właśnie słyną, jest taki mem w ogóle w WoWie, pewnie go znacie, że właśnie Demon Hunterzy i Hunterzy są strasznie dobrymi graczami. I to jest mem od bardzo wielu lat. Generalnie ten mem też się bierze z tego, że te klasy są bardzo skomplikowane. Dlatego wiesz, myślę, że to, szczerze powiedziawszy, mówi samo za siebie. Czy odpalać Deathborna? Nie, zostawię Deathborna na bossa, bo będzie hero. Dobra, no tak to zrobimy. Feral lepszy. No nie, no do Ferali to ja tam nic nie mam. Ferale to są to równi goście. Co tu mówić? Sarkazm? Nie. Ja wbrew pozorom bardzo rzadko stosuję sarkazm. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to się w ogóle zdarzyło mi jeszcze, żeby użyć sarkazmu na streamie, publicznie, przed wszystkimi. Czy to będzie popchnięte na plus 2? 2 minuty, 40, no kurde. No pewnie, że będzie. Ło. Dobra, let's go! Boże, jaka ta gra jest prosta. I patrzcie, ja robię DPS nawet. Ała. Oj, tu trzeba uważać. Dobra, uważałem i dzięki temu wykonałem mechanikę. Dobra, alter time. No jednak, chyba nie. Jednak mój alter time zszedł na nic, gdyż inny, ktoś inny postanowił mechanikę wykonać. Nie, Icy Veins odpalam drugi w sumie. Dobrze stoję? No kurde, pięknie stoję, idealnie. Czemu temu Hunter nie robi DPS-u? Ja nie rozumiem tego. Może mi to ktoś wytłumaczyć? Nie wiem, czy jest taka taktyka, że się nie robi DPS-u, jak się jest Demon Hunterem? Yo, ale mi noga zdrętwiała. Uff.
Jezus, mi global cooldown po prostu nie nadąża. O! Ale wiecie co wam powiem, lubię robić Mythic Pluski magiem. 30 sekund, easy plus 2. No przecież to jest Jezus Maren, przecież to jest... Ja pierdolę. Przecież to jest najprostsza gra na świecie. No i... No i fajnie, no. Dobra, zobaczmy na overall damage. Możemy zaobserwować na overall damage'u bardzo ciekawe zjawisko. Znaczy, no de facto jest to upgrade, no. A to? Crit Haste! O, zajebiste to jest! Sorry, Beast Staff. O, przynajmniej pasek dostałem. Thank you. Kurde! A to jest Bernik Legiona w ogóle jest Warlock. A to nie jest ktoś stąd? Kurde, to śmieszny przypadek. No dobra, to GZ, no. Warlock też ma bisowe staty Crit Haste? Ale życie jest niesprawiedliwe czasami. Ale dobra, dostałem upgrade, no. O, dostałem Renown. O kurde! Max Renown wbiłem! Czujecie to? Ja nie miałem tego? Ja nie miałem tego conduitu? O kurde. Ty, moja postać to jest naprawdę niedomaksowana jeszcze. Dobra, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Thanks. Czekajcie, muszę im podziękować. Thanks for key, guys. Have a great day. And life. Nice. Dobra.